Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Właśnie powinno rozpocząć się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się projektem ustawy, która ma rozwiązać problem OFE. Chodzi o przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. To koniec działających od 1999 roku otwartych funduszy emerytalnych. 6 listopada rząd przyjął projekt o ich likwidacji. Po zmianach OFE zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach był oparty na filarach, na które będą składać się indywidualne konta emerytalne, nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracownicze plany kapitałowe, pracownicze plany emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Ustawa ma docelowo wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Do końca lutego 2020 roku uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE, czy też do ZUS. Obecnie na koncie OFE znajduje się ponad 162 miliardy złotych. Rząd liczy, że 80% obywateli zdecyduje się na indywidualne konta emerytalne. Środki mają być w pełni prywatne i dziedziczone. Rząd zapowiada nowe rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, wśród nich między innymi mały ZUS Plus i podatek estoński. Udogodnienia mają prowadzić do rozwijania polskich przedsiębiorstw i zachęcić do zakładania nowych firm. W najbliższym czasie małe i średnie przedsiębiorstwa odczują ulgę. Rząd podejmuje wiele działań w kierunku przedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność i tych, którzy takie przedsiębiorstwo chcą otworzyć. Półroczny pas startowy, gdzie nie trzeba płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Później 2 lata obniżone, no ale później po 2,5 roku następuje szara, skrzecząca rzeczywistość. I tu jeszcze te propozycje, które idą ze strony rządu, powinny iść dalej. Mówił w programie Polski Punkt Widzenia rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz. Jednym z rozwiązań jest mały ZUS Plus. Firmy o dochodach nie wyższych niż 6 tysięcy złotych i przychodach nie przekraczających 10 tysięcy złotych będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. To bardzo dobre rozwiązanie, zauważa rzecznik Adam Abramowicz. Dodaje jednak, że szkodliwe może okazać się ograniczenie, które zakłada, że z tak zwanego małego ZUS-u będzie można korzystać tylko przez 3 lata. Jeżeli kogoś nie stać na zapłacenie tej składki w pełnej wysokości, no a rząd sam policzył i uznał, że do 6 tysięcy dochodu to nie stać, bo tak rzeczywiście jest, no to przecież po 3 latach, jeżeli dalej sytuacja jego firmy będzie słaba, no to się nie, te pieniądze nie stworzą, prawda? A jeśli będzie lepsza sytuacja jego firmy, no to wypada z tego ograniczenia 6 tysięcy, no i będzie płacił pełną składkę. Te 3 lata spowoduje tylko chaos, bardzo duże rozczarowanie ludzi, no i jest całkowicie niepotrzebne. Z drugiej strony pojawia się jednak kwestia emerytury. Zdaniem rządu ciągłe płacenie małego ZUS-u może powodować, że przedsiębiorca nie uzbiera na minimalną emeryturę. W Polsce, by uzyskać minimalną emeryturę, mężczyźni muszą odprowadzać normalne składki przez 25 lat, a kobiety przez 20. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw podkreśla, że trwają rozmowy z rządem, a w najbliższym czasie zostanie przedstawiony nowy pomysł. Chodzi o to, żeby te 10 tysięcy złotych dzisiaj, które jest ograniczeniem dla tych, którzy mogą skorzystać z tej ulgi, przypomnę, 10 tysięcy obrotu, 6 tysięcy dochodu, żeby te 10 tysięcy zwiększać. Na przykład za rok może być to 20 tysięcy, za 2 lata 50 tysięcy, a docelowo całkowicie znieść. Żeby nasz system dokładnie działał tak jak w krajach innych, czyli składka na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosiła część ich dochodu. Kolejnym rozwiązaniem miałby być tak zwany podatek estoński. Oznacza to, że podatek CIT byłby naliczany tylko przy wypłacie zysków poza firmę. Natomiast gdy firma będzie inwestować w swój rozwój, będzie zwolniona z płacenia tego podatku do budżetu państwa. Państwowa Straż Pożarna skontrolowała w tym roku blisko 3000 obiektów składowania odpadów i stwierdziła około 2000 nieprawidłowości. Zwiększona kontrola to pokłosie kilkudziesięciu pożarów, jakie miały miejsce na wysypiskach w ubiegłym roku.
Od lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy w gospodarce śmieciowej. Decyzja Sejmu spowodowana była licznymi pożarami, jakie występowały na wysypiskach śmieci. Nowe regulacje uwzględniają monitoring obiektów, skracają czas tymczasowego magazynowania odpadów, a także pozwalają na kontrolę składowisk przez całą dobę. Zgodnie z przepisami takie obiekty muszą być podzielone na sektory i mieć drożne drogi pożarowe. Muszą też być wyposażone w przeciwpożarowe zbiorniki wodne lub hydranty zewnętrzne. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski poinformował, że dzięki tym zmianom pożarów w 2019 roku było znacznie mniej. Wcześniej bardzo często takie składowiska były po prostu górami odpadów o wysokości nawet 6 metrów, a ich powierzchnia często liczona była nawet w hektarach. W chwili pożarów dostęp z zewnątrz był bardzo utrudniony. Obecnie, gdy miejsca składowania odpadów są podzielone na sektory, łatwiej jest nam wejść do środka, gdzie prowadzimy działania gaśnicze połączone z wywozem materiałów palnych. Z danych przekazanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2018 roku strażacy w całej Polsce wyjeżdżali 270 razy do pożarów różnych miejsc gromadzenia odpadów. W tym roku takich zdarzeń do października włącznie było ponad 150. Centralny port komunikacyjny ma być polskim oknem na świat, ma też być komunikacyjnym sercem Europy. Plany są ambitne, teraz prace mają przyspieszyć, a ich koordynacją zajmie się poseł Marcin Horała. Wielkie inwestycje, ich realizacja to jeden z celów obecnego rządu Mateusza Morawieckiego. Dlatego w ciągu najbliższych 4-6 lat, zgodnie z planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zainwestujemy dziesiątki miliardów złotych w największe polskie projekty, które wzmocnią naszą wspólnotę wewnątrz i naszą pozycję na zewnątrz. To między innymi przekop Mierzei Wiślanej, tunel do Świnoujścia, budowa centralnego portu komunikacyjnego. Ale aby te ambicje zostały zrealizowane, musi nastąpić przyspieszenie, zwłaszcza jeśli idzie o centralny port komunikacyjny. Zadanie to premier powierzył posłowi Marcinowi Horale. Centralny port komunikacyjny to wielki projekt długofalowy. Jesteśmy teraz na etapie tym, na którym zakończyło się projektowanie i wchodzimy w fazę realizacji. Zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja politycznych aspektów budowy portu. Aby ten plan został zrealizowany, potrzeba jeszcze wielu uzgodnień, między innymi z samorządami, na których terenie ma powstać port. Zadań do wykonania jest jeszcze bardzo dużo. Przygotowania gruntu, przygotowania zagospodarowania przestrzennego, przygotowania również połączeń do tego centralnego portu komunikacyjnego, połączeń drogowych, a przede wszystkim kolejowych, tych tak zwanych szprych. Dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild ma przejąć obowiązki prezesa spółki budującej port. To niezbędna inwestycja dla polskiej gospodarki, podkreśla ekspert lotniczy Andrzej Wardziak. To jest strategiczne rozwiązanie komunikacyjne dla Polski. Rząd chce, aby CPK stał się portem komunikacyjnym, łączącym Azję z Europą Zachodnią. Centralny port komunikacyjny może być tym przeładunkowym i transportowym ośrodkiem centralnym handlu z Chinami całej Europy Zachodniej. CPK ma być także portem przesiadkowym dla pasażerów z Europy Środkowo-Wschodniej. To szansa dla LOT-u, zwracają uwagę eksperci. Już dziś dynamika rozwoju lotniczego w Polsce jest duża, a będzie jeszcze większa. Jeśli patrzeć dalej na prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2030 roku przewiduje się, że ruch lotniczy w Polsce będzie wynosił 80 milionów pasażerów. W 1935 roku już 95 milionów pasażerów. Jest to bardzo duży wskaźnik. Ruch lotniczy będzie połączony z ruchem kolejowym. Pociągi dojadą do CPK nowymi trasami z 10 kierunków. CPK ma wystartować na koniec 2027 roku. Sam koszt budowy infrastruktury lotniczej to około 19 miliardów złotych. Do tego należy doliczyć 9 miliardów na infrastrukturę drogową, w tym rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Osobne koszty to budowa sieci kolejowej. Przed pełnomocnikiem stoi duże wyzwanie. Jeśli ten projekt ma być realizowany, jeszcze w tej kadencji prace budowlane muszą być mocno zaawansowane, tak aby ewentualni polityczni następcy nie mogli się już z nich wycofać. 100 ton polskiego złota warte 18 miliardów złotych sprowadzono z Wielkiej Brytanii do kraju. To była jedna z najbardziej tajnych misji ostatnich lat.
Polskie złoto przechowywane było w Banku Anglii ze względów bezpieczeństwa. W ostatnich latach zapadła decyzja, aby sprowadzić je do Polski. Operacja przetransportowania kruszcu odbyła się drogą lotniczą. Wykonano 8 transportów. W każdym na pokład zabrano 1000 sztab. Będą one przechowywane w kilku miejscach na terenie kraju w specjalnych skarbcach. Obecnie NBP ma ponad 228 ton i 600 kg złota. W ostatnim roku nasze rezerwy zwiększyły się o 25 ton i 700 kg. Złoto NBP nie podlega obrotowi, jest naszą rezerwą. Mieszkańcy południowej Europy zmagają się z katastrofalnymi ulewami. W wyniku powodzi we Francji, Włoch i Grecji śmierć poniosło 9 osób. We Francji powódź spowodowana ulewami sprawiła, że pod wodą znalazło się lazurowe wybrzeże. Zalane są domy, drogi są nieprzejezdne, wiele gospodarstw pozbawionych jest prądu. Ratownicy ewakuowali setki mieszkańców. Niebezpieczna aura panuje także we Włoszech. Najgorzej jest w rejonach Piemontu i Ligurii. Z powodu potężnych ulew w północno-zachodniej części kraju zawalił się wiadukt, który był fragmentem autostrady A6 z Turynu do Savony. Mieszkam tutaj i z mojego domu widzę most na autostradzie. Widziałam, że mostu już tam nie ma i od razu ogarnęła mnie rozpacz. Silne burze z deszczem nawiedziły także zachodnią Grecję, powodując osunięcia ziemi i powodzie. Żywioł niszczył wszystko, co spotkał na swojej drodze. Woda nadeszła, zanim zadzwoniliśmy do dzieci, które były w piwnicy. Nie było już nic. Drzwi, okna, pralka są w ogrodzie. Możecie tam iść i zobaczyć ogród. Było tu 5 samochodów, ani jeden nie pozostał. Ulewne deszcze i lawiny błotne odcięły też autostradę łączącą Atenę z portowym miastem Patras. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia w południe. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.